Kreatywność to postawa twórcza polegająca na inicjowaniu nowych poglądów, pomysłów, sygnalizowaniu ich światu i rozwijaniu, wprowadzaniu w swoją rzeczywistość. Mam do Ciebie pytanie, czy Ty na co dzień jesteś kreatywny? Z tego powodu przyszliśmy dzisiaj na Wydział Sztuki, na którym znajdziemy na pewno wielu artystów. Ciekawe, co dla nich to oznacza? Kreatywność to jest właściwie tworzenie czegoś z niczego. Tak w bardzo prostym ujęciu. Ale kreatywność to jest ogólnie też bardzo złożone słowo. Kreatywny można być na różne sposoby. Można albo coś wymyślać z niczego, albo łączyć ze sobą przedmioty w coś zupełnie nowego, albo te przedmioty niszczyć i niszcząc też coś tworzyć. Każdego kreatywność może znaczyć coś innego. Mnie na przykład inspirują moi przyjaciele, którzy tam stoją sobie. Kreatywność. Pozę połączmy z jakimiś detalami, ubiór, nie wiem, może być miecz czy nawet płótno, że ktoś maluje w jakiejś pozycji. I to się zaczyna robić ciekawe rzeczywiście. Widać to tak w swoim odczuciu, patrzę, no zaraz, jakoś to wygląda. Jeszcze jakbym dodał to, to. I kreatywność to są właśnie te pomysły, które przychodzą tak znikąd z głowy. Dla mnie kreatywność to jest umiejętność stwarzania czegoś z niczego, po prostu przetwarzanie rzeczy tak no, wedle swojego upodobania i gustu, tak żeby zainteresować też innych. Co to jest kreatywność? Czy można być kreatywnym parząc kawę? Myślę, że tak, bo parząc normalną kawę jest bardzo łatwo to zrobić, ale zrobić jakiś wzorek na niej albo zrobić po prostu coś innego niż wszystkie kawy, to jest coś kreatywnego. Widzę, że macie też kreatywny tutaj napis przy napiwkach. 50 groszy, obsługa jest okej. Złotówka, obsługa jest fajna. Skąd się to wzięło? Myślę, że to jest fajny sposób na dorobienie sobie. Kto, co Cię inspiruje? No zawsze mi dziwnie, ale najbardziej mnie inspirują konstruktywiści i artyści komunistyczni. O proszę, odważnie. No dość odważnie. Ale staram się jakby to, co oni przekazywali, czyli ten taki w dzisiejszym odbiorze negatywny przekaz, przekuwać na coś pozytywnego i często to niestety nie wychodzi. Ludzie niestety w Polsce cały czas utożsamiają konstruktywizm z tym strasznym komunizmem, a na przykład właśnie inspirują mnie również książki. Tworząc ilustrację do Folwarku Zwierzęcego, całą serię zrobiłam, inspirując się właśnie obrazami i plakatami konstruktywistycznymi. I chciałam w ten sposób jakby przekazać jednocześnie problemy obecnego społeczeństwa, czyli na przykład nietolerancja wobec osób innej orientacji na przykład. Masz coś, co szczególnie pobudza Twoją wyobraźnię? Akty. Najbardziej lubię akty malować. A technika? Węgiel. Masz jakiś ulubiony kolor? Miałam masę ulubionych kolorów przez całe moje życie. Myślę, że na ten moment to będzie żółty od dłuższego czasu już. Nawet żółte włosy miałam przez jakiś czas, więc myślę, że żółty. Siła blondynek. A powiedz mi, czemu nie czarny, nie biały? Ludzie najczęściej wskazują właśnie na te barwy. Biały. Biały to nie jest barwa, biały to jest brak barwy, bym powiedziała. Czarny z kolei jest połączeniem wszystkich barw, jeśli oczywiście patrzymy na farby. Po czym poznać, że ktoś jest kreatywny? Czy coś go wyróżnia? Czy każdy jest kreatywny? Czy każdy ma w sobie potencjał bycia kreatywnym? Myślę, że każdy jest kreatywny, tylko że w różnych dziedzinach. No, jedni są kreatywni w dziedzinach takich bardziej naukowych, inni właśnie w artystycznych, chociaż to ze sztuką jest bardziej kreatywność kojarzona. To moim zdaniem no, w każdej dziedzinie się przydaje. Tak samo różne takie techniczne sprawy. Ludzie wymyślają cały czas jakieś nowe wynalazki, jakieś przydatne rzeczy po prostu dla życia codziennego i to też jest kreatywne. Czym różni się wyobraźnia od kreatywności? Czy jest jakieś rozgraniczenie? Kreatywność można powiedzieć, że jest twórcza, a wyobraźnia to jest przydatna, to na pewno, ale niekoniecznie musi być twórcza, niekoniecznie coś z wyobraźni może powstać takiego kreatywnego. Wyobraźnia na pewnym etapie myślę, że jest wtórna, ponieważ wszyscy możemy sobie wyobrazić to samo i mniej więcej stwierdzić, że możemy to zrobić w taki sposób, przedstawiając takimi barwami, ale jakby nie każdy, to też wynika z kreatywności, nie każdy wpadnie na to, żeby na przykład
jakiś obraz przedstawić za pomocą techniki warsztatowej, ale odbitej na przykład na gazecie. Kreatywność jest dla mnie postawą życiową, wymagającą zaradności tworzenia siebie z różnych, powiedziałbym, elementów działania, a także pokazywania coś nowego, czytania, studiowania, bycia w słowie. Kreatywnym to znaczy być takim, który jest twórczy. Twórczość i kreatywność to jest to samo i po prostu ja mam siebie cały czas pomnażać. Muszę być kreatywny, to znaczy muszę dobrze działać w moim przedsiębiorstwie, na uczelni, muszę świetnie działać w domu. To jest bardzo trudne zadanie, ale jak kreatywność bardzo bliska jest na przykład odpowiedzialności, bardzo bliska jest temu, że my porządnie myślimy o życiu, o wspólnocie, o tym wszystkim, czym się poruszamy. Czy można się tego nauczyć? Czy mogę nagle nauczyć się być kreatywna? Najpierw trzeba być odpowiednio przygotowanym do studiowania, rzecz jasna, natomiast nie mogę być leniwym. Człowiek, który jest człowiekiem leniwym, nie jest kreatywnym. On od razu kładzie, mówiąc potocznie, kreatywność, ponieważ nie chce mu się. A żeby być kreatywnym, trzeba chcieć, trzeba wyjść do ludzi, trzeba pokonać swoje lenistwo, trzeba po prostu działać. Gdy ludzie mówią mi, że nie są kreatywni, zakładam jeszcze, że nie wiedzą, co to znaczy.